Mogłem w sumie zacząć i skończyć tę animację takim zgrabnym cytatem. Nowa tożsamość wymaga nowych dowodów. Jeśli będziesz oddawał te same głosy i chodził tymi samymi ścieżkami co zawsze, będziesz otrzymywał te same rezultaty. Jeśli niczego nie zmienisz, to nic się nie zmieni. A więc jest to prosty, dwuetapowy proces. 1. Określ, jakim typem człowieka chciałbyś być. 2. Udowodnij to sobie małymi zwycięstwami. Ten cytat, a w zasadzie zgrabna parafraza, pochodzi z książki Atomowe nawyki Jamesa Cleara, którą gorąco polecam i do której linkuję w opisie. I choć można na tym zakończyć, udowodnij sobie małymi krokami, że jesteś inną osobą, nową, odbudowaną, to wcale nie jest takie proste jak powiedzenie cytatu. No więc w jaki sposób można zbudować nową tożsamość, zmieniając swoje nawyki? Jak poprzez drobne zmiany osiągnąć niezwykłe efekty? Jakie są te 4 prawa nawyków? Filozofia zaprezentowana przez Jamesa Cleara w książce jest mi bardzo bliska i w pewien sposób jest tożsama z japońską kulturą i filozofią zmiany małymi krokami Kaizen. Jest też podparta sensowną literaturą badawczą. Jakie więc są te prawa i skąd wynikają? Samo słowo prawo jakoś tak brzmi bardziej formalnie, na pewno bardziej poważnie niż zasada czy reguła. Czemu więc autor mówi o prawach nawyków? Bo sam temat ludzkich nawyków jest tak dobrze przebadany, że obecnie w literaturze mówi się właśnie o takiej pętli nawyków złożonej z 4 konkretnych kroków. Pierwszy krok, sygnał, czasem mówię na to wyzwalacz. Drugi krok, pragnienie. Trzeci krok, reakcja. Czwarty krok, nagroda. Z praktycznego, codziennego opisu taka pętla nawyków wygląda w bardzo uproszczony sposób tak. 1. Sygnał. Przychodzi SMS, słyszę dzwonek, czuję wibracje w kieszeni. 2. Pragnienie. Chcę wiedzieć, co jest w treści wiadomości. 3. Reakcja. Sięgam po telefon i odczytuję wiadomość. 4. Nagroda. Zaspokoiłem moje pragnienie odczytania. Zaczynam silnie kojarzyć sięganie po telefon z tym poczuciem zaspokojenia i z samym dzwonieniem. Albo 1. Sygnał. Budzę się rano. 2. Pragnienie. Chcę przestać być senny. 3. Reakcja. Piję kawę. 4. Zaspokajam pragnienie zwalczania senności. Picie kawy kojarzy mi się silniej od tej pory z procesem budzenia się. Takie pętle nawyków możemy znaleźć i przytoczyć do prawie każdego obszaru w życiu. Z reguły nam one nie przeszkadzają. No, chyba że to akurat granie w gry, kiedy masz się uczyć do egzaminu albo odkładanie na ostatni moment realizacji dużego projektu dla klienta. Takie pętle nawyków również sprawiają, że w jakiś sposób się określamy, nazywamy swoją tożsamość. Jak mamy nawyk jeżdżenia na rowerze, jak jest ciepło, no to jestem rowerzystą. Jak grywam na gitarze popołudniami, to jestem gitarzystą. Jak mam nawyk wsuwania w siebie podwójnego śniadania, popijania z super cukrowaną potrójną kawą, a między obiadem a kolacją wsuwam 2 desery, to mam tożsamość grubaska. Rozumiesz, w czym rzecz? Takie określenia, poczucie takiej tożsamości nie bierze się znikąd. Robię coś regularnie, spóźniam się na przykład, jestem spóźnialski. No okej, więc jak małymi krokami to zmienić? W grę wchodzą właśnie te 4 prawa nawyków. Każde z nich jest odpowiedzią na konkretny element w schemacie nawyku i w każdym z nich ukryte są te małe zwycięstwa, o których mówiłem na samym początku. Pierwsze prawo nawyku. Uczyń to oczywistym. Twoje obecne nawyki są oczywiste, przewidywalne aż do bólu, widoczne jak na dłoni, dostępne na wyciągnięcie ręki. Odwołujemy się tu do ludzkiego lenistwa. Łatwiej jest nam zrobić coś, co jest super blisko i jest łatwe. Jeśli więc chcemy wytworzyć nowy nawyk, rzecz, którą chcemy wdrożyć w życiu, musi być oczywista jak kawa z rana. Dajmy na to, chcemy nowy nawyk pójścia codziennie na siłownię. Jak uczynić z tego coś oczywistego? Skoreluj pójście na siłownię na przykład z porannym myciem. Jeśli masz oczywisty nawyk porannego mycia, to przesuń go na siłownię. Wówczas wyjście z domu na siłownię stanie się równie oczywiste co mycie i równie częste. A można się do tego zmusić, na przykład wkładając czyste ubrania do samochodu i jedyne twoje środki czystości do torby, którą bierzesz regularnie na siłownię. Jeśli jednak chcesz jakiś zły nawyk zlikwidować, musisz odwrócić to prawo. Musisz uczynić jakąś rzecz niewidoczną. Dajmy na to, patologicznie często zerkasz na smartfona. Jesteś uzależniony od social mediów i niszczy to twoje kontakty z żoną czy mężem. Wiesz o tym. Co musisz zrobić? Albo po prostu nie bierz telefonu z domu, albo kup taki prosty telefon z klawiaturką, listą kontaktów i SMS-ami. Bez internetu i social mediów. To po prostu nie może być tak oczywiste. Więc zawsze pytaj, jak mogę sprawić, by to było oczywiste, proste i powtarzalne? Albo pytaj, co mogę zrobić, by to ukryć przed sobą, by było to mniej widoczne i niedostępne. No i działaj adekwatnie. Drugie prawo nawyku to uczyń to atrakcyjnym.
Robimy rzeczy nawykowo, bo spełniają nasze pragnienia. A często to spełnienie naszych pragnień robione jest w sposób, który jest z jakiegoś powodu dla nas atrakcyjny. Na przykład słodycze są, no, smaczne jak diabli. No ale też na przykład palimy, bo jako faceci ulegamy stereotypowi kowboja, męskiego mężczyzny, który w trakcie pracy ćmi sobie fajkę. Gramy w gry, bo uderza w nas ciągle poczucie wygranej. Dostajemy punkty, nagrody, liczymy zabitych, zbieramy złoto. Gdy więc chcemy wyrobić nowy, pozytywny nawyk, to możemy zapytać, jak uczynić go atrakcyjnym. Czy jazda samochodem może być atrakcyjna? Albo na przykład sprzątanie kuchni? No tak, jeśli obok tego puścić sobie fajnego audiobooka czy podcast, który nie przeszkadza, a sprawia dużo radości, to jak najbardziej. Zauważyłem tę znaczącą zmianę, że od kiedy słucham audiobooki czy podcasty, to z ulgą potrafię wskoczyć do kuchni na godzinne porządki, bo wiem, że mogę bezkarnie słuchać przyjemnych rzeczy. Na poziomie biologicznym mówimy o napędzanym dopaminą sprzężeniu zwrotnym. Im więcej dopaminy, tym większe podkręcenie danym działaniem. Choć to trochę bardziej skomplikowane. I tutaj mamy cztery wykresy. Pierwszy, zanim wykształci się nawyk, dopiero w momencie nagrody mamy skok dopaminy. Po kilku razach poziom dopaminy rośnie w momencie, gdy pojawia się już sam sygnał, wyzwalacz, ale nie tworzy się jej tak wiele przy samej konsumpcji. Trzeci scenariusz, gdy na nagrodę trzeba czekać, to dopamina wzrasta w momencie sygnału, ale zanim dotrzemy do nagrody, możemy wpaść w rozczarowujący dołek. No i czwarty scenariusz, gdy nagroda się nie przeciąga w czasie, mamy dwa silne skoki dopaminy, po sygnale i po nagrodzie, z czego nagroda poprzedzona jest niestety dołkiem. Te cztery sytuacje, w cudzysłowie dopaminowe, pokazują, jak działają uzależnienia, ale tak samo pokazuje to, jak można cały proces wdrażania pozytywnego nawyku rozłożyć w czasie, by utrzymać się na dopaminowej górce. Można też sobie uprzyjemniać czas, nudy i nieprzyjemny proces. Jeśli mówimy jednak o eliminacji złych nawyków, to możemy zapytać siebie, jak uczynić to nieatrakcyjnym, czyli wprost patrząc na skoki dopaminowe, jak unikać tych momentów skoku, wzrostu pragnienia. Po pierwsze, unikać sygnałów, tych wyzwalaczy, to znaczy choćby omijać konkretną alejkę w sklepie ze słodyczami, albo po prostu zostawić telefon w domu lub brać wyliczone pieniądze na zakupy, by nie kusiło na nic więcej. W ogóle nauczyłem się po latach walki z różnymi nawykami, że naprawdę wiele rzeczy da się załatwić, ograniczając sobie celowo budżet, wyliczając sobie kasę na wyjście. W książce Atomowe nawyki autor robi jeszcze bardzo ciekawe i zaskakujące zestawienie, jak łączyć różne rodzaje pokus, by atrakcyjnić sobie nawyki. To dość skomplikowane, ale można to opisać w uproszczony sposób tak. Po tym nawyku, który mi nie pasuje, będę robił ten nawyk, który jest docelowo dobry. Albo po tym nawyku, który robię, bo jest potrzebny, będę robił ten nawyk, który chcę wdrożyć. Na przykład po przebudzeniu będę od razu ubierał dresy sportowe do ćwiczeń, a właściwe ubranie chował do torby sportowej. Wtedy będę od razu ubrany na siłownię. Oczywiście płyn pod prysznic i środki czystości też będę miał w torbie sportowej. Czyli po przebudzeniu się i śniadaniu, czyli koniecznych nawykach, będę robił rzecz, którą chcę wdrożyć, czyli wyjście na siłownię. Tworzę sekwencję, piętrzę nawyki i łączę pokusy. Dajmy na to, może to być coś silnie związanego z prokrastynacją, na przykład po drugim śniadaniu w firmie zadzwonię do trzech potencjalnych klientów. Po trzech rozmowach z potencjalnymi klientami sprawdzę wiadomości na Facebooku. Znowu mamy sekwencję, wiemy, że ciągłe sprawdzanie na Facebooku to niechciany nawyk, który nam bardzo przeszkadza, a dzwonienie do klientów jest po prostu potrzebne, więc łączę te działania w sekwencję i umawiam się ze sobą. Tak będę właśnie robić. Trzecie prawo nawyku. Uczyń to łatwym. Jerry Waltzman, profesor na Uniwersytecie Florydy, na początku roku podzielił studentów fotografii na dwie równe grupy. Nazwał je ilościową i jakościową. Oznajmił tym od grupy ilościowej, że będą oceniani na podstawie ilości dostarczonych zdjęć w danym okresie. Natomiast grupa jakościowa będzie oceniana na bazie jednego zdjęcia. To znaczy, mieli zrobić tylko jedno zdjęcie w całym okresie, które miało być możliwie jak najbardziej doskonałe. Pod koniec danego okresu, ku zdziwieniu wszystkich, wszystkie najlepsze zdjęcia wśród studentów należały do grupy ilościowej. W trakcie roku studenci ilościowi byli zaabsorbowani eksperymentami ze światłem, formą, kompozycją i metodą robienia zdjęć i uczeniem się na swoich błędach. Grupa jakościowa natomiast jałowo dyskutowała o doskonałości. Z reguły dostarczali wtedy jedno przeciętne zdjęcie. Morał z tego jest dwojaki. Pierwszy, łatwo jest ugrzęznąć w szczegółach. Drugi, łatwo jest też eksperymentować szybko i na wiele prostych sposobów. Po pierwsze, jak pomyślisz o takich palących problemach, optymalna dieta,
program treningowy czy mądry system nadrabiania na boku dodatkowych pieniędzy, to szybko zrozumiesz, jak łatwo jest utknąć na nieprzyjemnych szczegółach takich planów. Można długo debatować, rozmawiać z trenerami, oglądać filmiki, rozpisywać i ostatecznie zmęczyć się tylko samym procesem przygotowania, wręcz zniechęcić się nim. Ale równie łatwo jest improwizować i robić rzeczy w sposób w trakcie, czy też w budowie, czyli działać z niewielką, ale narastającą, co powtórzenie, wiedzą. Ważne, by połączyć ten proces powoli narastającej wiedzy z tym, że dane działanie jest dla nas po prostu odruchowe i naturalne. Najlepiej uczymy się ćwicząc, nie planując. Wtedy formujemy nawyk. Jeśli chcesz w tym punkcie czegoś unikać, uczyń to trudnym. Utrudnij sobie choćby poprzez wspomniany wcześniej nawyk wyliczania kasy na zakupach. Celowo utrudnij sobie realizację rzeczy, które ci szkodzą. Czwarte prawo nawyku. Uczyń to satysfakcjonującym. Poczucie sukcesu to klucz do dobrych i w sumie do złych nawyków. Zawsze w jakimś momencie przychodzi poczucie spełnienia, ulgi lub radość wygranej. Pomyśl sobie o takim triku. Zamiast jeść na mieście, przekonać się do jedzenia w domu, odkładając na specjalny rachunek lub do świnki skarbonki 50 zł za każdym razem, gdy z partnerką zdecydujecie się jednak na jedzenie w domu. Możecie też nazwać tę świnkę skarbonkę na przykład wycieczka do Wiednia. To niezły trik. Albo za każdym razem, jak udasz się na trening, który nie należy do przyjemnych, pozwalasz sobie na masaż albo na relaksującą kąpiel. Tylko nie nagradzaj się lodami po treningu, to będzie kontrskuteczne. Nagradzaj się też szybko, bo nasza biologia nie przyzwyczaiła się do czegoś takiego jak odroczona gratyfikacja. Ona przychodzi nam z dużym wysiłkiem. Co jednak sprawi, że nawet działanie z odroczoną gratyfikacją można dalej utrzymywać w ryzach i czerpać z niego satysfakcję? Będzie to śledzenie postępów. Może to być w formie fizycznej listy, z której odkreślamy. Może jakaś aplikacja, gdzie w sposób bardzo czytelny znikają nam kolejne bloczki. Ja jednak wolę fizyczną listę. Na mojej tablicy Kanban, gdzie zawieszam karteczki, gdy zadania zakończam, karteczki zbieram w taki coraz grubszy stos. Taki stos jest potem obiektem dumy. Oto tyle zadań zakończyłem, mogę to chwycić, mogę na to popatrzeć, mogę zobaczyć, jak dużo karteczek zostało ściągniętych z tablicy. Warto też dbać o kontynuowanie pasma małych zwycięstw. Jeśli masz dobry dzień, zadania jedno po drugim wykreślasz, to nie przerywaj sobie, daj sobie tę przestrzeń. Działaj póki możesz, póki masz flow. Pamiętaj też, by nie rozpoczynać procesu serii przegranych. Jedna porażka, okej, ale zaraz po tym wracamy do właściwej tory. No i istotne jest to, żeby odnosić sukcesy, w szczególności w obszarach, które są bardzo ważne dla Ciebie. Rezygnując z jakiegoś nawyku, pamiętaj, by odwrócić tę zasadę i uczynić coś zniechęcającym. Zacznij od prostej zasady, że za każdy papieros odkładasz 5 zł do słoiczka. Jeśli nawyk jest bolesny albo nieprzyjemny, łatwiej z niego zrezygnować. Warto też umówić się z kimś, kto stanie się naszym, w cudzysłowie, strażnikiem odpowiedzialności. To znaczy, będzie za każdym razem, gdy zaczynamy zły nawyk, otrzymamy od tej osoby negatywną informację zwrotną, może nawet w formie niewyszukanej krytyki. Jeśli ktoś cię kontroluje oprócz ciebie, z kimś się umówiłeś na rezultat, możesz czuć dodatkową mobilizację i motywację, by utrzymać dobry nawyk. Tak więc jak popatrzysz na te cztery prawa nawyku, czyli pierwsze, uczyń to oczywistym przy pozytywnych nawykach i uczyń to nieoczywistym, trudnym, niewidzialnym, jeśli chcesz się pozbyć nawyku. Drugie prawo, uczyń to atrakcyjnym, czy też jak chcesz zrezygnować z jakiegoś nawyku, uczyń coś nieatrakcyjnym. Czy też uczyń to łatwym, trzecie prawo nawyku, bądź też jak chcesz zrezygnować, utrudniaj sobie jak tylko możesz realizację złych nawyków. No i czwarte prawo nawyku, uczyń to satysfakcjonującym, a jak chcesz je odwrócić, no to uczyń to bolesnym. Te cztery prawa nawyków naprawdę pomogą Ci zmienić swoje życie. No i polecam Ci książkę Atomowe Nawyki, z której zaczerpnąłem dzisiejszą inspirację. A na tą chwilę dziękuję Ci za Twój czas, no i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny, cześć!